Dzień dobry, nazywam się Dorota Blumczyńska, jestem psychologiem, psychoterapeutą i ze mną jest Karla Orban, również psycholog i psychoterapeuta. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak możemy zareagować, kiedy widzimy, że ktoś krzyczy na swoje dziecko w miejscu publicznym. Karla, czasem są takie sytuacje, że na przykład jesteśmy w sklepie i rodzic w kolejce zaczyna krzyczeć na swoje dziecko. Robi to tak intensywnie, że boję się, że to jakoś nie jest dobre dla tego dziecka i chciałabym zareagować, ale właściwie moją reakcją jest to, że się boję i że się zamrażam. Co mogłabym wtedy zrobić? Dlaczego też tak się dzieje, że się zamrażam? Zacznijmy od tego, że to jest bardzo częsta reakcja, czyli absolutnie normalne jest to, że nawet jeśli na chłodno, siedząc w swoim domowym fotelu, wydaje mi się, że wiem, jak zareagować i na pewno bym zareagowała, nie pozwoliłabym komuś szarpać dziecka czy krzyczeć, że coś mu zrobi, to w momencie, kiedy jestem świadkiem takiego wydarzenia, to jest coś, co potencjalnie mój mózg odbiera jako niebezpieczeństwo, jako zagrożenie. I mamy taką reakcję w stresie, która może nam się uruchamiać, pojawiać, że zamarzamy, że nas zamraża, że czujemy, że nie możemy się ruszyć, albo nie mamy słów, albo boimy się tak bardzo, że paraliżuje nam w ogóle jakąkolwiek możliwość reakcji. Dlatego jedną z częstszych rzeczy, które słyszę, to to, że ktoś chciałby zareagować, ale nie udało mu się, bo zanim wyszedł z tego stanu zamrożenia, to ta sytuacja już się skończyła. To jest normalne. Jeśli nam się to jakoś pojawiło czy zdarzyło, to nie ma sobie co wyrzucać, że tak się stało, bo to po prostu może tak wyglądać. Mhm, czyli to właściwie tak nasz układ nerwowy w ten sposób działa. Zdecydowanie tak. I dlatego może być tak, że czasami nie da się tego zatrzymać, czyli nie uda mi się z tego stanu wyjść. Czasami to pomaga, jak sobie powiem, określę, co się dzieje, czyli powiem sobie, okej, jesteś teraz w takiej sytuacji, słyszysz tego rodzica, chciałabyś jakoś pomóc dziecku, boisz się o siebie. I co teraz chcesz z tym dalej zrobić, Karla? Czyli jak się trochę zwrócę do siebie, trochę sobie to nazwę, to być może się w tym zatrzymam, ale też w pełni rozumiem, jeśli komuś nie uda się tego zrobić, bo będzie tak sparaliżowany, że będzie chciał się zapaść pod ziemię. To się zdarza. Mhm. A co mogę zrobić? Co powinnam zrobić, kiedy widzę rodzica, który jakoś agresywnie reaguje w stronę swojego dziecka? Zacznijmy od tego, że powinnam, czyli od tego, że te reakcje są potrzebne. Są potrzebne z kilku powodów. Po pierwsze, przemoc wobec dzieci jest, wbrew temu, że nie mówimy o niej dużo, bardzo powszechna, czyli może się zdarzać i w wielu domach dalej się zdarza. I teraz, kiedy ta przemoc wylewa nam się z domu i pojawia się w miejscach publicznych, gdzie inni patrzą, to jest pewne ryzyko, nawet dosyć spore, że w domu ta przemoc eskaluje jeszcze bardziej i potrzebny jest taki sygnał od otoczenia dla tego dziecka i dla tego rodzica, że widzimy, co tu się dzieje, i że chcemy to jakoś zatrzymać, że to nie jest okej, że to się dzieje. Mhm. Dlatego, że dzieci, które słyszą na przykład, że no dostaną, nazwijmy to wpierdziel, choć to bardzo delikatne słowo, które nie oddaje tego, co być może możemy usłyszeć w tej kolejce w sklepie czasem. Jeżeli słyszą takie rzeczy, słyszą o sobie różne epitety, różne wulgaryzmy pod swoim adresem, to one bez tej informacji, że to nie jest okej, zaczynają przyjmować to jako pewnego rodzaju normę, ale też zaczynają sobie budować taki obraz relacji, w którym to jest okej, że to się pojawia. I teraz ten sygnał od osoby, która stoi w sklepie i zatrzyma to, na przykład mówiąc, przepraszam, proszę teraz na niego nie krzyczeć. To jest taki sygnał, który daje dziecku taką informację, widzą to inni dorośli, to nie jest okej. To może zachęcić kiedyś do tego, żeby sięgnąć po wsparcie, żeby powiedzieć o tym komuś, bo na przykład kiedyś ktoś dał mi do zrozumienia, że to nie musi tak wyglądać, tak? Ale też bardzo często to jest taki sygnał, który pozwala rodzicowi, który się zapędził, na chwilę się zatrzymać i zrobić sobie krok do tyłu. To jest potrzebne. W społeczeństwie, w którym się mówi bardzo dużo o tym, że nie możemy sobie pozwalać na taki język wobec dzieci, zresztą czasami sobie myślę też o tym, że kiedy zastanawiamy się, czy reagować, czy nie, to warto sobie zadać pytanie, czy zareagowałabym, gdyby to się działo między dorosłymi. Bardzo często bym zareagowała, czyli gdybym usłyszała partnerkę czy partnera mówiących do siebie w domu po prostu, jak nie przestaniesz się teraz tak zachowywać, to w domu dostaniesz i zobaczysz, to zareagowałabym, bo miałabym poczucie absolutnie, nie może pan tak do niej mówić. I mogłabym to nawet tak powiedzieć, nie może pan czy pani tak do niego mówić. Więc nie wahajmy się, jeśli chodzi o dzieci, dlatego że tak naprawdę to dziecko, jak każdy inny człowiek, nie zasługuje na to, żeby tak do niego mówić. To jest ważny sygnał. Dobrze, czyli jest to ważne, żeby w takich sytuacjach reagować. Nie zawsze potrafimy, dlatego że czasem możemy właśnie wpaść w zamrożenie, ale też nie zawsze potrafimy, bo nie wiemy dlaczego. Czy mogłabyś powiedzieć, jak można zareagować, co można powiedzieć, co można zrobić?
Myślę sobie, że najważniejsze to jest to, żeby po prostu stanąć przed tą osobą i powiedzieć, słyszę to, co pan mówi. Od tego możemy zacząć. Mhm. I tu sobie zrobić pauzę. Zobaczyć też, jaka będzie reakcja. Mhm. Albo wszyscy słyszymy to, co pan czy pani mówi do dziecka w tej chwili. Mhm. Tak? Bo jak ja zaczynam to mówić, to jest taka szansa, że ta osoba się już wycofa, albo że ta osoba troszkę zacznie deeskalować swoje zachowanie, bo ona została zauważona. Coś się dzieje. Więc może się jej uruchomić taki kawałek wstydu, który może sprawić, że ta osoba się w tym zatrzyma. Mogę powiedzieć, że robi się tu niebezpiecznie. I nie do końca wiem, co z tym zrobić. Może ja mam wezwać kogoś. Pan tutaj mówi o biciu. Bić w Polsce dzieci nie wolno. Nie wiem, czy mam teraz kogoś wzywać, czy chce się pan jednak chwilę zastanowić, zatrzymać. Tak? Że mogę zareagować. Ale tak naprawdę nawet powiedzenie komuś, nie mam zgody na to, żeby tak mówić, albo zwrócenie się do dziecka i na przykład powiedzenie mu, płacz jest okej, jeśli to dziecko usłyszało, nie mazgaj się, nie wolno, bo ci zaraz coś zrobię. Płacz jest naturalny. Czasami nazwanie stanu dziecka pomaga dorosłemu, czyli powiedzenie, proszę popatrzeć na swoje dziecko, ono wygląda jakby się bało. To też jest dobra reakcja. Może być też reakcją to, że kogoś wezwiemy, jeśli czujemy, że poziom zagrożenia jest duży, czyli jeśli widzimy kogoś, kto szarpie dziecko, kto się kompletnie w tym rozpędził, to być może będziemy chcieli kogoś wezwać, kogoś poprosić o pomoc. To jest też okej, żebyśmy zgłaszali przypadki przemocy, których jesteśmy świadkami. Jeśli widzimy, że ktoś bije swoje dziecko, targa je za ucho do domu, wchodzi z nim do klatki, mamy prawo wezwać pomoc, mamy prawo zadzwonić po policję. Nie musimy się obawiać, że to będzie skutkowało od razu założeniem niebieskiej karty, dlatego że ta procedura jest długa i kiedy przyjedzie policja na interwencję, będzie przede wszystkim sprawdzać, co się dzieje. Czasami to, że przyjechała policja na interwencję w rodzinie, w której przemoc nie jest czymś, co jest na stałe, sprawia, że ludzie zaczynają szukać pomocy. Że to jest ten sygnał, ktoś zaczął się interesować, ktoś zaczął pytać. To jest coś, co sprawi, że ja się zacznę zastanawiać tak naprawdę, co się dzieje, albo będę myślała, co ja mogę z tym zrobić. Więc to jest ważne, żeby w jakiś sposób reagować. Jeśli jestem sąsiadem, lepiej się przejść i zapytać, co się dzieje. Jest bardzo głośno, słychać krzyki, słychać płacz dziecka, dziecko mówi boli. Chcę sprawdzić, co tu się dzieje. Mamy prawo to zrobić. Jeśli boimy się to zrobić, mamy prawo wezwać policję, żeby policja zrobiła to za nas. Policja też wówczas robi taki wywiad środowiskowy, czyli chodzi i pyta. I naprawdę nie ma w tym kraju takiego ryzyka, bo jesteśmy raczej krajem niereagowania niż reagowania, że ktoś odbierze komuś dziecko, bo ja zadzwoniłam, pomyliłam się w ocenie. To jest nieprawdopodobne. Ta droga w Polsce jest bardzo długa, oczywiście, żeby w ten sposób jakoś... Tak. Jest bardzo długa, więc myślę sobie, że to, że my zadzwonimy jako sąsiedzi i powiemy, słyszę awantury, słyszę dziecko, które krzyczy, że coś boli, słyszę rodzica, który wyzywa to dziecko i chciałabym to sprawdzić, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po wywiadzie środowiskowym czy rozmowie z rodzicem okaże się, że nie ma takiej konieczności, żeby tam zakładać niebieską kartę, składać wniosek do sądu, więc nie bójmy się tego. Natomiast to się powinno pojawiać po to, żeby nie przeoczyć takiej sytuacji, w której dorosły potrzebuje profesjonalnego wsparcia, żeby przestać. Ja sobie myślę, że oprócz takich sytuacji, kiedy rzeczywiście dorosły jest bardzo agresywny, to są też takie sytuacje, które się zdarzają każdemu. Myślę, że mi też się czasem zdarzają, kiedy jako rodzice jesteśmy bardzo zdenerwowani i krzyczymy na swoje dzieci, albo odzywamy się do nich w jakiś taki sposób oceniający, albo jakiś niefajny, bolesny. Co wtedy możemy zrobić? Tutaj mamy trochę więcej możliwości, bo tak naprawdę jeśli ta sytuacja jest taka, że na przykład widzę rodzica, który wchodzi na plac zabaw, utyskuje do dziecka, gdzieś je powiedzmy, no nie wiem, zaczyna jakoś lekko szturchać, coś robi takiego, żeby ono weszło, tak? I myślę sobie, kurczę, to nie jest sytuacja, której chciałabym być świadkiem, albo widzę, że to dziecko się boi, mogę podejść i zapytać, czy wszystko jest okej. Jeśli na przykład siedzę w piaskownicy, obok siedzi drugi rodzic i to, co on mówi, zaczyna się nakręcać, jest jakoś bardzo nieprzyjemne, to też mogę jakoś znowu znormalizować mu to, czyli na przykład powiedzieć trudny dzień dzisiaj, co? Bo już czasami taki drobny sygnał, że widzę, ale też nie widzę, oceniam, tylko widzę, rozumiem, sprawia, że ktoś może poczuć się wysłuchany, to po pierwsze, ale też jakoś może znaleźć sobie kogoś do pomocy na poziomie dorosłych. Czyli na przykład jest taka szansa, że ta osoba się otworzy i zacznie opowiadać, jaki fatalny miała dzień, albo jak to dziecko jej nie słucha. I to może być jej bardzo potrzebne, po to, żeby tego nie mówić potem swojemu dziecku przez resztę dnia. Więc ja mogę być tą osobą, która słucha, jeśli mam przestrzeń. Bo jak nie mam, to też rozumiem to, że może to być mój wybór, że ja wstaję z takiego miejsca i odchodzę, bo dla mnie to jest trudne. Natomiast, że ja mogę w jakiś sposób pokazać, że widzę, jakoś to nazwać, tak, że to jest dzisiaj chyba ciężki dzień macie, albo nie chcę iść do domu, co? No, mój też na przykład często nie chce, nie? I to już może być wystarczające.
Czasami spojrzenie jest też czymś, co pomaga. Czyli jak ja popatrzę na kogoś i uśmiechnę się do kogoś po tym, jak ten ktoś się odezwał do swojego dziecka w jakiś sposób, który, no, z którego nie jest dumny, to mogę się uśmiechnąć, tak? I jakoś pokazać swoim językiem ciała, że jakoś widzę, ja rozumiem. Bo ludzie bardzo często mają takie wyobrażenie, że są oceniani cały czas. Więc jeśli tak. Ja się trochę z tego wyłamię i nie będę tą twarzą, która oburzy się tutaj i kręci głową, jak można tak mówić do dziecka, to jest duża szansa, że ja pomagam tej osobie. Mhm. Ja sobie myślę, że to jest też taki komunikat, co ja czasem daję rodzicom, że mówię, że o, też tam kiedyś byliśmy i puszczam oczko i po prostu idę dalej. Dokładnie tak. No. Czasami, kiedy się zdarzają takie sytuacje, nie jesteśmy sami. Czasami jesteśmy ze swoimi dziećmi. Czasami mamy małe dzieci, czasami mamy bardzo wrażliwe dzieci i im jest bardzo trudno w takich chwilach. Potrafią się przestraszyć, potrafią to przeżywać przez dłuższy czas. Jak możemy pomóc swoim dzieciom? Jak możemy o nie zadbać wtedy? Przede wszystkim, jak chcemy dbać o swoje dzieci, to skupiamy się na swoich dzieciach, czyli zależy nam na tym, żeby wiedziały, że są bezpieczne, żeby mogły powiedzieć nam, jeśli chcą o tej sytuacji porozmawiać, bo często dzieci przedszkolne, nie rozumiejąc tego, no chciałyby w jakiś sposób poukładać to sobie chociażby w głowie, czyli no, chciałyby być może o to zapytać, a dlaczego ten pan tak robił, a dlaczego ta pani tak powiedziała, i jakoś chcemy dać im na to szansę, czyli pytamy, jak się czujesz? Pani tutaj bardzo krzyczała, myślę, że mogłeś się wystraszyć, jakby wszystko okej? Chcesz o tym pogadać? Nie wiesz, co się stało? Tak, mogę dopytać o to, żeby dać mojemu dziecku szansę, żeby ono się otworzyło, jakoś to powiedziało, tak? Jak mamy malutkie dzieci, zupełnie malutkie, roczne, półtora roczne, to myślę, że one najbardziej regulują się, uspokajają w kontakcie z naszym ciałem, czyli wezmę kogoś na ręce, przytulę go i to jest wystarczające. To jest coś, co reguluje nasze dzieci, co sprawia, że one wracają do bezpieczeństwa i jest im tak naprawdę okej, bo są z nami. One będąc z nami czują się bezpieczne. A jeśli mam starsze dziecko, może potrzebuje to powiedzieć, tak? Że odchodzimy sobie stąd, więc już nie będziemy tego słuchać, nie musisz już tego słuchać, mogłeś się wystraszyć. Wierzę, że to było przerażające. Jeśli tam padło coś w rodzaju właśnie, że nie wolno płakać albo coś w tym stylu, albo jakieś wyzwisko, to myślę, że ja też mogę swojemu dziecku powiedzieć, że to nie jest okej, kiedy dorośli tak mówią. Że to też jest taki komunikat, który mogę swojemu dziecku dać, tak? Że to nie jest okej, żeby ktoś tak do kogoś mówił. Że mogłeś się też zdenerwować, tak? Słuchając tego, bo to jest trudne. Rozumiem. Zastanawiam się nad tym, że to nie zawsze jest taka prosta sprawa, dlatego że z jednej strony chcemy wpływać na to, jak zmienia się społeczeństwo, że chcemy reagować, chcemy dbać o to, żeby dzieciom nie działa się krzywda. Z drugiej strony nikt nie dostaje więcej jakichś takich krytycznych informacji niż rodzice. Więc zastanawiam się, skąd wiemy, że to jest ten moment na to, żeby reagować, interweniować. Myślę sobie, że kiedy czujemy też bardzo często w swoim własnym poziomie napięcia, że ta sytuacja się staje zagrażająca, bardzo często to chcemy reagować w takich sytuacjach, które jakoś odstają od rzeczywistości, czyli kiedy jesteśmy rodzicami, którym się zdarza krzyknąć na swoje dziecko i widzimy drugiego rodzica, któremu się zdarza właśnie krzyknąć na dziecko, to też mamy pewne porównanie niż z sytuacją, w której ktoś szarpie swoje dziecko, grozi, że coś mu zrobi w domu i mamy takie poczucie... Nie żartuję, nie? To jest na serio. To myślę, że wtedy też będziemy mieć większą potrzebę reagowania, dlatego możemy się trochę kierować swoją własną oceną. Myślę sobie, że jeśli ktoś współpracuje z nami, czyli w momencie, kiedy pytamy go, jakoś dajemy mu znać, jestem tutaj, widzę, co się dzieje i ta osoba widzimy, że się uspokaja, no to nie ma potrzeby, żeby mówiła, wezwę policję. Nie musimy tego zawsze ciągnąć do końca. Natomiast możemy to po prostu poddać takiej swojej subiektywnej ocenie. Myślę sobie, że lepiej jest się też czasami pomylić jednak w tę stronę chronienia, niż w taką stronę ignorowania. Natomiast co do tego, że oceniani są rodzice, to jest taka cegiełka, którą my możemy wykonać, żeby pomagać innym rodzicom być rodzicami. Czyli że wtedy, kiedy zaczynamy właśnie mówić też o tych trudnych doświadczeniach rodzicielstwa, o tym, że bycie rodzicem bardzo małego dziecka może być trudne, nieprzyjemne, że może być czymś, czego żałujemy i robimy miejsce w przestrzeni publicznej, żeby to się pojawiało, to my też normalizujemy te rzeczy innym ludziom. Pokazujemy to, że tak masz, może się zdarzyć, nie jesteś w tym sam i w ten sposób wspieramy ludzi jako rodziców. To, że na przykład nie wtrącamy się rodzicom na placu zabaw, jak ubierają dzieci, a dlaczego noszą jednak w nosidle tak, a nie inaczej, że to też jest taki element zostawiania w spokoju, nie dokładania tej oceny. Czasami się zdarza, że rodzice zaczynają się tłumaczyć z czegoś, na przykład mówić, moje dziecko zawsze słucha, tylko dzisiaj nie chce wyjść, naprawdę zazwyczaj nie mam z nim takiego problemu. Jeśli ja to przerwę i powiem, rozumiem, pewnie dzieci tak mają, to też dokładam siebie, dokładam taką cegiełkę do takiego poczucia zrozumienia.
Czyli możemy dbać o to, żeby o takie wspólne człowieczeństwo w tym rodzicielstwie, o to, że ja też tak jak ty mam czasem trudno i o to, żeby normalizować innym rodzicom, że im bywa trudno z dziećmi, że ich denerwują ich dzieci, że się oni złoszczą na swoje dzieci. Nie dokładać do tego oceniania, ale równocześnie dzięki temu tworzyć przestrzeń na to, że kiedy trzeba zareagować, to reagujemy. Tak, dokładnie tak. Myślę, że to jest najważniejsze w tym temacie, żeby zapobiegać poprzez dokładanie zasobów, poprzez pokazywanie ludziom, że mają umiejętności, których potrzebują, że mogą się pewnych rzeczy uczyć, nawet jeśli teraz tego nie potrafią. Czyli też jak opowiadamy o tym, że my się czegoś uczymy i mówimy komuś, na przykład komuś z rodziny, kogo często widzimy zdenerwowanego i opowiadamy o swojej złości i mówimy na przykład, staram się nie krzyczeć na swoje dziecko, ale to jest bardzo trudne, próbuję tego i tego, to też jest taka droga, żeby komuś pokazać, możesz się w tym rozwijać, możesz się uczyć, jednocześnie nie mówiąc mu, musisz sobie przeczytać książkę, musisz teraz zapisać się na webinar, musisz iść do specjalisty, bo to są bardzo trudne rzeczy, które ciężko jest nam przyjąć. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.